O. Dzień dobry, proszę Państwa. Witamy w kolejnym dniu. Proszę się przywitać. Proszę powiedzieć, co Pani teraz robi? Zamulam, zagryzam i w ogóle robię zajebiste tak. A co żeśmy do... Popatrzcie, jak tylko włączę kamerę, to on zaczyna szczekać, a tak to jest cicho. Rozrzuciliśmy... Chodź tu, Teddy. Rozrzuciliśmy gruz, który wczoraj zwieźliśmy. No i dosyć sporo go wyszło. A teraz narzucamy piachu i go zamulamy. Będziemy go zaraz ubijać. No dokładnie. Także tu jest tak gdzieś mniej więcej. No rozrzuciliśmy to na gładko i rozsypaliśmy między tym piach. Tego wszystkiego nie za dużo, bo mamy zagęszczarkę. Będziemy pracować z zagęszczarką 90-kilogramową, także wiecie, żeby to dało radę. No a w międzyczasie jeszcze tutaj szefowa ostro tutaj piachu dowala. Tam wokół okna jeszcze żeśmy nie sypali, bo musimy to obrobić, zdemontować ten krawężnik. Zdemontujemy ten parapet, który żeśmy tymczasowy zrobili. Zresztą film o tym nagrywaliśmy. Tam weźmiemy to, zaizolujemy papą. Tak więc słuchajcie, tam jeszcze po prostu nie możemy zasypać to, żeby to zabezpieczyć. Natomiast tu już wszędzie jest zrobione. Zobaczcie, tu jest przewód na światło już wyciągnięty. Dobrze takie rzeczy zrobić przed tym, bo później w tym kopać to raczej powodzenia. Tak więc słuchajcie, Teodor jest w siódmym niebie. My tutaj mamy naszą ręczną koparkę. Proszę bardzo, załadunek na jakieś 50 kilo powiedzmy. Dzień dobry, serdecznie witam. Tu mam taki półautomatyczny lemierz koparki. Także pokazuję, jak działa tutaj nasza maszyna. Proszę bardzo, włączam silnik. Musi się rozgrzać trochę. Proszę bardzo, łycha nabiera, przenosi i sypie. Także w sumie można powiedzieć, że to nie jest nasza koparka, a to jest nasza ładowarka. Także odpalam naszą mechaniczną ładowarkę. Ładowarka jest już uruchomiona. Następuje teraz podjazd. Zakręcam, robię najazd i sypię. Czasami ciężko podjechać, ale wiecie, tak to wygląda. Także to są nasze narzędzia pracy. Dodatkowo mamy jeszcze automatyczny rozgarniacz. Proszę bardzo. Także działa to w ten sposób. Bierzemy rozgarniacz i jak nazwa wskazuje, rozgarniamy. Zobaczcie, że to wszystko musi nam tutaj wejść. Nie staramy się właśnie, żeby to nie za grubo było, żeby to później ładnie siadło. Choć pewnie i tak połowa powie, że nie siądzie i się rozwali. Ale to nam się rozwali. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, jak działa nasza tutaj od matki natury zagęszczarka. Szefowa tutaj wlewa w jednym miejscu. Możecie zobaczyć, jak tutaj się robią dziury, jak cały piasek spada w dół. Także widzicie, że metoda stara jak świat i działa. Tak więc my to zagęszczamy. Później pojedziemy po zagęszczarkę, to użyjemy maszyn automatycznych. Zaklepuje. Cause
like I do right now. I wish your lips were close to me, so you could show me how. No jak widzicie, po przerwie już trochę pokopane. Chodźcie, zapraszamy, zobaczycie, co się u nas tutaj zmieniło. Popatrzcie, szalunek zrobiony jak pod dom, ale musieliśmy sobie wyznaczyć przekątne, żeby to się wszystko zgadzało, bo przy takich dużych płytach, jakie my tutaj mamy, no to jest, wiecie, prawdopodobieństwo, że jak trochę z kąta wam uciekniecie, to później będzie problem, żeby to doszło do tu obrzeży, nie? Bo jak macie małą płytkę, to wiecie, zawsze gdzieś, gdzie będzie uciekać, to płytką dotkniecie, nie będzie nawet tego widać. A tutaj trzeba jednak zadbać o to, żeby był kąt, przekątne, żeby się zgadzały. Tak więc zastosowaliśmy metodę na ławach drutowych i powiem wam, że wyszło to naprawdę porządnie. Ale plan naszego działania jest taki, że teraz sobie wyrobimy taką L-kę z jednej i z drugiej strony i zaczniemy układać płytki od tej strony idąc w tamtą, i jak już nam zostanie rząd do końca, to dopiero wtedy sobie zbierzemy miarę i będziemy już dokładniej wtedy sobie tutaj ustawiać zamknięcie tych naszych obrzeży, żeby to zagrało, bo wiecie, nawet tych płyt nie mamy jak za bardzo ustawić sobie w rzędzie tam z 9 sztuk i zmierzyć miarką, ile one faktycznie zajmują, dlatego tak nie robimy. A w tą stronę, tak czy siak, przy domu będziemy mieli 20-centymetrową mniej więcej docinkę, z racji tego, że trzeba będzie płytką podjechać pod nasz balkon, pod drzwi balkonowe, dlatego wszystkie płytki, które są przy ścianie, będą ścinane. W dniu wczorajszym obrobiliśmy jeszcze sobie tutaj okno naszą zwykłą papą termozgrzewalną, tutaj żadnej filozofii nie ma. Jeśli ktoś by chciał wiedzieć, jak to się robi, zapraszam do kanału brukarza, tam brukarz i chłopaki pokazują dokładnie, jak oni to robią. My zrobiliśmy dokładnie w ich sposób i jak to my tutaj mieliśmy. Tu mieliśmy 5 cm jeszcze takiego styropianu elewacyjnego, a pod spodem mamy taki bardzo sztywny styropian fundamentowy. Tak? On jest prawie tak twardy jak XPS. Tak więc po prostu ścięliśmy te 5 cm i wywinęliśmy tutaj na to papę i tutaj dojedzie płytką. Na razie po prostu tak to zostawiamy, nie mam jakiegoś innego pomysłu na zrobienie tego, żeby tutaj było jednak ciepło. No ale jak będzie tak dojechane tutaj na tych 5 cm, to jakoś chyba to przeżyjemy. Także mamy to zrobione. Zobaczcie, tutaj zaczęliśmy już sobie kopać pod nasze obrzeża. Mamy tutaj grzebnięte. W tym momencie idziemy wyciągać betoniarę i robimy sypki beton. Krasnoludek. Dobra, słuchajcie, zrobiliśmy to, mamy eleczkę, tak jak mówiłem, wcale nawet źle tego się nie kładło, w miarę, jak na pierwszy raz, o, to nie jest też takie równe, jakbym bloczki betonowe układał, też kurde jest margines błędu, o, tu mam tak krzywy, akurat gdzieś tu był taki, że bokami się nie stykał, ogólnie starałem się, żeby wyszło dobrze jak na pierwszy raz, ale wiadomo, ja mam wysoki próg tolerancji na piękno, oprócz szefowej. Także słuchajcie, L-ka jest zrobiona, tak jak wam powiedziałem. Nie robimy dalej, bo będziemy sobie jechać z tej strony tu. No i tam końcówka dopiero jak już będzie, będziemy wiedzieć mniej więcej, jaka odległość jest potrzebna, żeby zamknąć tą L-kę. To wtedy ją sobie na spokojnie zamkniemy. A teraz mamy, wiecie, pewniaka, że tu zrobimy, bo tu zaczniemy układać. Tu i tak będzie cięte. Zobaczcie, takie rurki żeśmy przywieźli w całości naszą Wolwiną. Nie pytajcie się, jak one jechały. Tak więc
dwie takie rurki zakupiliśmy. Tutaj nam zostaje mniej więcej około 10 cm do góry, tak, do gotowej podłogi. A pamiętajcie, że mamy 3 cm płytki, tak, czyli mamy 7 centów na podsypkę mniej więcej. Czyli tutaj oprócz tego, jak tu ładnie żeśmy piasek sobie zasypali, zagęścili, zagruzowali, to teraz w dniu jutrzejszym będziemy zasypywać PCP, bo już dzisiaj po prostu, wiecie, chcemy, żeby to stężało trochę. Zaraz będziemy to zlewać i aktywować. Zobaczcie, majster w swoim żywiole. Wiecie, już na spokojnie, jutro nam się naprawdę tak mega super nie śpieszy, aczkolwiek już chcielibyśmy się cieszyć tym wszystkim. I jutro będziemy sobie to wypełniać, do reszty poziomować, no i zaczniemy może kłaść te płyty. Także zobaczcie, no taras powiem wam, że zacnych rozmiarów, no. Ale taki miał być i będzie fajnie. Także sypiemy beton. Jakby się ktoś pytał, jakie proporcje... Bursztynek. O, bursztynek. Spoczywaj w pokoju. Jezus. Jakby się ktoś pytał, jakie proporcje, to robimy proporcje według receptury pana brukarza. Zbyt gorszy. Czyli 10 łopat piochu na 2 łopaty cementu. I widzicie, że procent jest niezły. Mamy szary tutaj towar, nie jest jakiś tam brązowy czy coś. A jeszcze jak zalejemy go wodą, to a jeszcze dodam wam, że zalejemy go wodą ze studni, to już Z żółtą wodą ze studni. To już kurde na mur beton, to już wiecie. No ale tak to wam powiem, że no naprawdę, to taras kurde zacnych rozmiarów, także zachęcam wszystkich, którzy tutaj będą chcieli w przyszłości sobie robić tarasy. Przemyślcie to, bo pamiętajcie, że taras robimy tylko raz. Ja wiem, że to jest więcej roboty, więcej materiałów. Chyba, że ten pierwszy się popsuje, nie? Tak jak ten pewnie za pół roku trzeba. No, tam pewnie jakieś komentarze się... Ja mam dożyć do końca moich dni. ...się pojawią. Ale, no słuchajcie, prawda taka, że macie miejsce na przestrzeń jakby taką wypoczynkową, gdzie dacie sobie jakąś sofę, dacie sobie jakiś stół kawowy ze 2 fotele. Macie też przestrzeń na taką strefę jadalną, czyli dacie tutaj jakiś stół, tutaj może stać grill, jak będziecie robić, także na wszystko jest miejsce. A w dniach porannych, no bo wiecie, my mamy akurat wschód po tamtej stronie, czyli na przykład w niedzielę, wstając sobie z rana, tu na tym terasie można rozłożyć leżak i do godziny, ja wiem, jakieś 14 cieszyć się słońcem. A po południu, jak już słońce zajdzie nam tam za kalenicę, tu się robi naprawdę przyjemny cień, bo w zimę czy coś, no to się nie siedzi, tak? Ale w lato, jeśli tak smali, to już po południu na tarasie mamy taką chwilę wytchnienia i możemy się po prostu zrelaksować. No, widzicie, ja tu gadu, a majster wyrobił całą taczkę towaru. Tak więc widzicie, że nam to idzie sprawnie. Ja układam, tutaj ekipa z Dzióbkiem i majstrem robią beton. Znaczy się pewnie, to powinno się powiedzieć, podsypka cementowo-piaskowa. Aczkolwiek towar nam schodzi. Ile zużyliśmy jak na razie worów? 4. 4 worki cementu? No, jakoś 4-5. Jakoś tak, ale jutro wam pokażę, jak to będzie już zesztywniałe, czy dobry był procent. Shower'em. Proszę bardzo, proszę państwa. Teraz musi nastąpić tak zwana aktywacja. Tak więc trzeba to zlać. Olej ten temat. Powiedz, co o tym myślisz. Myślę, że będę miała piękny taras. Bardzo dobrze. Gdzie będzie stał grill? Nie wiem, nie lubię grilla. Na trawie. Ja za to bardzo lubię jacuzzi, więc jeśli ktoś by chciał nam kiedyś sprezentować, słuchajcie, widoki z chęcią przyjmą takie jacuzzi. Musisz dodać, że pazerne widoki. A, pazerne widoki przyjmą wszystko. To. Ale dla waszego połechtania ego dodam, że pokażemy wam to na filmie. No i tak sobie zlewamy.
i sobie czekamy, aż czas swoje zrobi. Jeszcze szybki rzut oka na to, co my tutaj mamy. Jak na razie piaskownica, ale będzie za to taras. Do zobaczenia. Na razie.